Także dzięki, że zostaliście. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa prezentacja. A opowiem sobie o Mungo i Mungow, czyli jak ktoś wie, to się dobrze wymawia w angielsku. Mungo? Na pewno? Okej. I jak się tworzy czekanie na z kolei. I prezentować to będę ja, czyli Konrad, zamieszany w masę mów w Krakowie. Już opomniejsza o nich, teraz będzie miał słyt. I później przy hakowaniu pomoże mi Łukasz. Będziemy faktycznie coś kodować, żeby zobaczyć, czy da się w tej skali programować, czy nie. Okej, jestem zamieszany w dużo dług. Najważniejszy to chyba GICON, dzień mała konferencja w Krakowie w maju. Tam też są takie zabierze. No i kiedy jak roku, bez tego Kaopolis Jack i roku w skoro. Okej, DSL. Słowo się już pojawiło na pierwszej prezentacji, ale wyjaśnijmy sobie, co to jest, żeby nie było. Czyli Domain Specific Language. Okej? Wiadomo. Wyjaśnijmy sobie jeszcze różnicę między internal a external language. Tutaj mamy przykład internal DSL w skoli. Czyli coś, co wrzucamy sobie do pliku Scala, to się kompiluje i działa, no? Czyli list should contain one. Albo patch should equal kpbaba. I to jest Scala test. I tak wygląda, jak się pisze testy. Teraz pytanie, czy to jest internal, czy external? Tak jak create, render, client i tak dalej. Specjalnie nie kolorowałem, bo można się jeszcze zastanawiać. Bo to jest totalnie możliwe do napisania w Scali. Takie coś mogłoby działać. Ale niekoniecznie musi być na ten moment. Tylko takie coś? Takie nowoskie coś? No, od 20 nie. Bo wam, no nie, bo to jest fajne. Nie, no po prostu działać. Wam jest zastrzeżone od 20. Ale, czyli o co chodzi z tym internal external? Internal to jest zdefiniowane w naszym języku. A external to let's try to pass, tak? Czyli nie wszystko, co byśmy chcieli mieć w języku, w skali się da, no ale nie chcemy pisać parsera, więc jednak wolelibyśmy mieć ten DSL internal. Wracając do Mungo, jak się to poluje, to tak naprawdę to Mungo rozmawia z JSONem. Tak naprawdę BSONem, ale koreguje się pisząc taki JSON, więc no cóż, możemy po prostu JavaScriptem obać po tym Mungo. Możemy wziąć Java Driver, to rozmawia to wysunę. Możemy wziąć Scala Driver, czyli Casual. Albo pośrednio używany jest oczywiście przez Łóż. A ten Łóż to jest ten DSL. Zobaczmy każdy z tych języczków w akcji. Czyli jeżeli byśmy w terminalu chcieli zaprobować wszystkie rzeczy w inventory, to robimy taki i to jest taki control. To jest pusty obiekt JSON, tak? Dalej, jeżeli chcemy wszystkie rzeczy inwentory, które mają quantity 20, to JSON nam to podaje. OK? No dzięki. GT greater than. Też wiemy postęp. I niestety, może owy wyglądają troszkę dziwnie, czyli mamy takiego owa i zagnieżdżono JSON. No ale da się wszystko ładnie napisać. Get to L to jest greater than equal. Okej, wracamy do JavaNode. Jak wygląda jedno z ładniejszych API do operowania Mungo? No to już wygląda jak coś, co znamy, tak? Czyli tutaj refleksją będziemy sobie wyciągać, co to jest za klasa i tak dalej. No, ale... TypeSafe? No, no trigger. So... Przeskoczyłem angielski. Więc zobaczmy, co można zrobić w skali. No, przekazywanie magicznych stringów zawsze jakby wywołuje duże emocje we mnie. W skali możemy zrobić to tak, czyli person, well, age, create of n, create of equal, coś tam, limit, coś tam, fetch. Okay? I to zwróci listę personów. Ładnie się tak nie zgodzą. A, taka jest konwencja, no bo jak widziałeś w JSON-ie w Mungo się pisze takie GT, GTE. No może to piszą chyba dlatego, że inaczej to nie przyjdzie, nie? Taki SQL. Nie, bo to jest JSON, tak? Czyli w JSON-ie podajesz string, klucz jest stringiem, tam mógłby być znaczek.
moją taką konwencję tutaj się tego trzymamy. Jak teraz napiszemy swojego, może w 5 minut, to możemy zrobić to na operatorze. Mamy kod connection, tak? W każdym miejscu. Bardzo fajnie. Okej. No tyle, że nie zrobimy błąd, tak? Czyli, że age equals chyba zinger. No, to się nie skompiluje, bo to nie będzie stringiem, nigdy. No i tutaj jest pewien problem, no bo Mongo w sumie ma gdzieś typy. Nie trzymamy jakiejś schemy, tylko cokolwiek jest w tym JSON-ie, w tej bazie, to tam jest, tak? Czyli w jednym rekordzie to może mieć int, w drugim to może mieć string. Co później jest koszmarem na produkcji, nie często z tym walczę. Mając migracje, które trwają tam jeden dzień i zmieniają wszystkie stringi na inty lub w drugą stronę. I dzięki temu, że skoro mamy to TypeSafe, to możemy jakby być pewnym, że to nie będzie to, czego się spodziewamy, co bardzo łatwiej życie. Czyli baza nie dba o typy, ale my dbamy o typy na stronie tego topisza, do tej bazy. No jeżeli to będzie great, to będzie equal, jakoś nie trzeba, to się już skompiluje. Dalej, no można dodać limit, już tak wiecie. Tutaj przykład, że możemy nawet robić select, tak? Czyli ten person, powiedzmy, że on ma jakiegoś name'a, ten name to jest string, zresztą zdefiniowaliśmy tego persona, zaraz pokażę ją. I wiadomo, że typ wynikowy to jest lista stringów, tak? To nie będzie lista tam object, nie? I nigdzie wprost nie podajemy tego typu string. Analogicznie moglibyśmy tutaj mieć kilka rzeczy w tym selekcie. Tutaj przykład, bo koniecznie chciałem coś wrzucić takiego, co na następną slajdzie. Mianowicie chodzi o to, że to query implementuje interfejs iterator. Tak? A iterator ma coś takiego jak forage. Czyli bez wielkiego wyjęcia, fetchowania możemy od razu napisać i przeiterować się. Jeżeli ta kolekcja ma milion elementów, to tylko lecą timeouty, są te inne sposoby, ale w prostym przykładzie to działa. Dlaczego chciałem to wrzucić, bo to jest iterowanie. Jest przepiękne. Wonderful actors. Exactly. It's a wonderful meme. But going on. Sorry, Henrik. I promised people to say this in Polish. So. Okay. Dalej po polsku, sorry. Więc tak robimy tego ola, tak? Więc all i tutaj też w każdej linii jesteśmy types. Nie? I zamiast finda możemy, find ola możemy zrobić geta, co zwróci jeden element, tak? Czyli patrzą. Nie do czytania. No, może być, nie? Oprzym tak naprawdę jest jednoelementową listą.
No, tak sobie można go wyobrazić. Naprawdę. Chociaż nie jest to, ale nie szło to. Swoją głową, jeżeli się zrobiło takie coś w ostatniej, niedawnej wersji, bo może to się wywali i pobierze całą bazę dalej. Chciałem się pochwalić, bo ja to napowiem. Jako, że wszystko pięknie, fajnie, ale jeszcze nikt nie zobaczył, czy w tej skanie się da pogamować. Może to łamie palce, albo wysysa duszy. Więc zobaczymy, jeżeli przyjdzie... Ja to dałem skanie, zobaczcie. To na ręce. Okej, więc lifehacking with Ukazowie. To jest ułączony asystenta. I niektóre rzeczy tutaj są zaawansowane. Świadomie, bo chcą mnie napisać już 15 minut. Dobra, Róg, proszę cię, tam nie masz żywo, to jest angielski. No nie, tak nie powiedział. No to Róg, tak? Róg, dobra. Okej. Będzie w miarę szybko. Jeżeli coś będzie takie, że nie nadążycie, to od razu machać łapkami i po to też złapać, że nawet jakby się pan zapatrzył w godzinę, żeby was zauważył i wtedy okej, to jeszcze przemówię kod, więc atakujemy. Na dzień dobry. Wyobraźmy sobie takie coś. Więc tak będziemy tworzyć nasze wersje. Czyli będzie coś takiego jak... person came to account, name, last name, age i save to pójdzie do bazy. Okay. To jest w miarę proste. I teraz powiemy to uzyskać, żeby to się kompilowało. A w tyle odpalę nam testy. Używam tutaj SBT. Jeżeli w SBT da się tylko przez jakąś komendę, to ona będzie cały czas uruchomiona na bieżąco. Compile failed. Mam coś takiego na co dzień ustawione, żeby jednak pisać coś, co się kompiluje. A testy? Dobry pomysł. Okej, więc pierwszym krokiem, żeby tutaj testy na dole przeszły, bo teraz nawet się nic nie skompiluje. A to potrzebujemy pojęcia tego procesu. Co sekund, żeby... No to przejdźmy sobie do ekubecu. I zobaczmy, tak jak na pierwszej prezentacji widzieliśmy, jakbyśmy teraz podeszli do stworzenia personki. No to person jakiś tam class, tak? No i teraz dalej bardzo javowe, czyli person ma jakieś variable, first name, string, tutaj jest ten option, tak? No i to jest takie pierwsze podejście. A to mówię, że to jest bez sensu. A dlaczego bez sensu, tak? Moglibyśmy to zrobić, no ale nie chcemy mieć tych wad, tak? Są nie za fajne. Więc drugie podejście. Zróbmy sobie z tego case class, bo wyglądały fantastycznie, tak? Oczywiście przygotowałem się makron. Nikt nie pisze, wszyscy generują. Okej, więc taki person jako case class wyglądałby tak. To jest tak, jakbyśmy tutaj implicit dodali var, okay? Czyli one są niezmienne. No i to już jest lepiej. Ale jeżeli one są niezmienne, to nie do końca tak gra dobrze z data mapperem takim, jak tutaj będziemy implementować. Więc jednak musimy sięgnąć po coś bardziej magicznego. I to już będzie nasz finalny person, tak? Faktycznie zaczniemy od klasy. Będzie klas person. I oczywiście zatniemy jakieś frameworki. Javowcy, to uwielbiamy. Okay. I tutaj to będzie Mongo record od person i takie coś się już nie skompiluje. Jest czerwona. Dlaczego? Ok. Musimy mieć coś takiego jak meta. Ok, więc to jest meta. Teraz do tego dojdę. Ale musi też mieć coś takiego jak ID. Ok. Mój ID, pomyślimy o Mongo. Ok, każdy record musi mieć jakiegoś ID card, po którym będziemy mogli usuwać rekordy, znajdować rekordy. No i na to mamy trade. Nikt nie będzie pisał 1000 razy tego samego pola ID. Więc zróbmy with object ID, public primary key, na person.
To podawanie tego persona jest wszędzie po to, żeby tam się typy zgadzały czy skorzystały. Także troszkę boilerplay to, ale jest nie najgorzej. Do meta zaraz dojdziemy, ale to zamiast pól użyję objectów. Okay? Mieliśmy wspomniane na pierwszej prezentacji, że object to jest taki singleton, tak? Ale tutaj mamy objecta wewnątrz klasy. A no, co myślisz, Łukasz, co to zrobi? Dla każdego instancji dostanie swojego objecta. Tak, każdy person będzie miał swojego singletona. Okej. Okay. No to nazwijmy go first name i last name, tak? I jeszcze dajmy age. Może być age? Nie chciałoby się napisać tak int, nie? Ale to nie ma sensu, bo to jest object, więc musi coś ekstendować. Więc extends int field. Ok? Int field, no my od razu to powiedziałem, przyjmuje tutaj owner type. Owner type, jak łatwo sobie spojrzeć, musi być jakimś reportem. No to jaki mam najbliższy report pod ręką? Oczywiście czas. I faktycznie muszę przekazać referencję, żeby ten singleton wiedział, do kogo należy. A tutaj first name zrobimy oczywiście stringi, czyli jak nie trudno zgadnąć, string. Użyjemy string fielda. A to z last name zrobimy co? Chyba też. Na przykład próbowałem przynajmniej, możemy spróbować, co? Czy nas był chyba do czegoś innego, tam było nie. Do czwartej jakiejś wartości. A dobra. Tu niestety trzeba podać explicit długość, tak? No i tu mi się nie podoba, że to jest jakiś magic string, więc możemy napisać max length w momencie 100. I już wiadomo, co się tu dzieje, co to jest za 100, tak? Okej. Okay. No i zrobimy to samo ze tutaj razem. Jak tam nasza kompilacja? A, no, dalej ten person create record się nie zgadza. No bo, Javowcy, to wygląda na statyczną metodę, nie? A nie mamy, w skoro nie mamy czegoś takiego jak static, ale były to obiekty, right? Więc musimy stworzyć coś, co będzie udawać te statyczne metody na obiekcie, na którym będziemy definiować te różne fajne, tam create, find i tak dalej. Tutaj potworzyłem wszystko. I pozwolę sobie coś napisać. Uff, poszło szybko. I okej, tutaj jest dość analogicznie, tylko że okej, object person extends person. To jest zmartwione. Tak, mianowicie chodzi o to, że obiekty żyją w innym namespace, tak? Skoro mieliśmy ten podział na statyki, nie statyki, fieldowie, no to tutaj mamy taki podział na obiekty, nie obiekty. Czyli ten obiekt ekstenduje tą klasę. Po co? No po to, żeby mieć później te wszystkie pola. I dodatkowo jest też Mongo meta record. Ok, meta record brzmi znajomo, ale mam nieuzupełnione coś tutaj. Czyli meta klasą tego persona jest klasą. Czyli mamy już person w czterech różnych kontekstach. Czy to jest klasa, czy to jest obiekt? To jest osoba. To jest klasa. Tutaj? No w tym kontekście, to w tym kontekście to jest klasa. Jest parametrem template'a. Tak, jest parametrem template'a. Nie ma sensu, żeby jakiś singleton był parametrem template'a. Ja to nie C++. No dobra, mogę was zmartwić, bo się da. Okej, okay, da się. Wtedy to by był ten object, tego objecta. Ale tutaj to jest ta klasa. Tutaj mamy troszkę boilerplate'u, czyli do której bazy danych to ma być zapisywane, bo w produkcji na przykład mam 5 różnych baz danych. To kompresja, jak to się robi dla 5 różnych baz danych? No wtedy nazwijmy go identifier, mogę zrobić. A awesome mogę identifier. I wtedy będę miał main bazę i awesome bazę. I wtedy już się w ogóle nie muszę martwić, że to jest tańce jest w tej bazie, tańce jest w tamtej bazie. Ale zatem przy tym. Znaczy w każdym takim obiekcie trzeba definiować osobną bazę? Każdy powstał, nie wiem, pojazd, tak? Jakaś klasa tam... Najprawdopodobniej znaczy, mógłbym wtedy sobie zrobić trade i po prostu wtrade'ować. Znaczy, jeżeli nic nie zdefiniujesz, to jest jakiś tam domyślny Mongo identifier.
ale jako, że tutaj w moich testach używam takiej bazy danych, którą sobie wstaję w testach, jest to rzeczywista baza i korzystam z tego identifiera jako a najprostsza wersja to wystarczy. A w sumie nawet. Ale to jeśli chcę zmienić bazę, to żeby we wszystkich obiektach, znaczy we wszystkich klasach zmienić datę, znaczy tego sprzymierza. Pytasz, czy mogę mieć persona w jednej i drugiej bazie? Nie, no powiedzmy, że mam kilka baz, tak? To jest tą pierwszą, to drugą produkcyjną, to można mieć, tak? Chciałbym, żeby ten kod działał tu i tu i tu. To jest jeszcze inaczej, bo to są jakby klucze. To są kluczyki, a konfigurację masz obok. Tak? Czyli na środowiska też się da. I przy okazji odpowiem, czy można persona zapisywać do różnych baz danych, bo tak też robimy, to wtedy w runtime możesz podmieniać tego Mongo Identifiera. Ponieważ jak widać, to nie jest val, czyli coś, czego nie mogę zmienić, tylko to jest def. A możemy na przykład odczytać jakąś zmianę systemową i w zależności od tego połączyć się do różnych baz. Na przykład tak. Okej, już jest lepiej. Już się kompiluje ta część. Ja się napiję. Kolejnym krokiem będzie teraz, żeby się te name'y skompilowały. Już patrzę, co się dzieje. A! Dokładnie. Teraz mnie nie uwierzycie, że to było specjalnie, ale było. Śmiejecie się. Ale tutaj miałem name, tak? Czyli tak system po coś się przyda. Ha, cross name. Compiles. Chyba. Teraz save się nie kompiluje. Okej, okay. Dlaczego save się nie kompiluje? Czyli masz tej metody? Na tym obiekcie. Inaczej. Patrzymy tutaj, że ten save jest ambiguous call, tak? Bo mogę albo zachować save z boolinem, tak? Albo mogę go zachować z write-conceptem. Okay? Są dwie opcje, nie wiadomo, który zachować, bo jest pusto. To mówię, jest coś takiego, że write'y są albo save, czyli na pewno jesteśmy pewni, że to się zapisało. Bo można nie być pewnym. I teraz już jest dobrze. Tutaj analogicznie, jakby ktoś chciał, no to można najpierw to użyć. Ola! To tyle się już konfiguruje. Jedna rzecz, okay. Z której opowiedziałem, kompilacja trwa trochę. I teraz już będzie.
Ostatnie podejście, nie to zdobyłem prosty. Mamy klas,
której strony ma wejście? Po lewej czy po prawej? Podkreślę. No to mam pole. Podkreślę, jak powinien reprezentować jakieś pole, prawda? Po klasę. Okej, okay, czyli w efekcie to będzie wchodzi person, bo person ma name'a. Dokładnie. I później musimy go jakoś udekorować, tak? No. To jaki... No zgadnijmy na razie sobie tego wera. Wera. Okej. Czyli wchodzi owner, czyli lewa strona funkcji, a wychodzi jakiś query clause, tak? Czyli wchodzi person, na tym personie ustawiamy jakiś warunek i go zwracamy, tak? Czyli to znaczy jest niczym innym jak taką funkcją. To możemy teraz zaimplementować. Boom. Okej. Okay. Ale wyjaśnimy to sobie, bo wcale nie jest takie trudne. Czyli tworzymy kolejny query builder, tylko że on tym razem do tych swoich wordpacksów dokłada tą funkcję, która nazywa się query_on i dokłada do niej już obecnych tych warunków. Czyli tutaj tworzymy tylko kolejnego buildera, który ma jeden warunek więcej. Ok, czyli teraz się skompilowało wszystko wokół tego. Wchodzi funkcja, dostaje tego persona, podkreśnik faktycznie teraz jest personem. Tutaj miał być person, prawda? To powiedziałem. Więc jest dowód na to, że faktycznie dostałem persona. Ale person dalej nie ma tego equalsa. Na szczęście już ten find all się znalazł. Bo jest w tym builderze, tak? Więc co teraz musimy uregulować? Mogę Cię zapytać, czy to będzie konstruowany builder, czy faktory? Różnica jest builder, czy... Jest dla mnie to tutaj jest DAO, które opartuje jest na faktory. Dobrze myślę, czy tak? Jest faktory generujące... Jest DAO, a nie builder, tak. Okej, okay, dobra. To lecimy dalej. I teraz musimy udekować tego first name'u. Jaki typ on miał? No, sam go definiowałeś, ekstendując string fielda, prawda? Fajne jest to, że idę w miarę ogarnia skalę, więc mogłem sobie tam przejść z kutem z kreaturę. Więc to był taki string field, tak? Okej. Okay. Więc teraz to samo, co zrobiliśmy dla persona, musimy zrobić dla string fielda. Przechodzimy do... Czyli kolejny implicit. Przechodzimy do naszego DSL-a. I mam tutaj przygotowany taki default query field. Dobra. I ten default query field będzie miał właśnie metody typu equals, not equals, przyjmujące stringi. To akurat zrobimy do stringów. To po prawej stronie to jest po prostu coś, co przechowuje tą wartość. Żadna logika nie jest w tym web query clause. To, co nas obchodzi, to jest tylko to przejście tymi equalsem. Ok. Jeszcze się nie kompiluje. Mamy tego typu query fielda, ale nie mamy... Musimy zmiksinować with default query field. Coś mi blokuje? Czy on jest gdzieś użyty? Nie jest użyty. Więc faktycznie potrzebujemy dodać część do naszego DSL-a, tak? Która będzie dotować ten implicit, który stworzy tą fakt, ten dekorator, tak? Czyli do naszego onload DSL dodajemy with. Nazwijmy to query field DSL. Okay? I taki query field DSL robi dokładnie to samo dla takiego fielda, co robiliśmy dla person. Czyli owija go ten string query fielda. Ok, jeszcze się kompiluje. I teraz test by spłonął na tym, że find all zwróciłby nam not implemented. No faktycznie jest not implemented. W skali 20 mamy coś takiego, te podwójne pytajniki, to jest faktycznie w skali. Built-in taka metoda, która rzuca not implemented error.
Assassin's Tactic Shooter ponad wszystko. Tak. Tak, ale one były... Tak, i właśnie po tym dodano to do 20. Bo musiałem się nie chciało definiować. Tutaj ten projekt jest przeważnie osłonowy, więc go sobie szybko wklepałem, jak nie patrzyliście. Drugie okiem. Streszczając, po prostu musimy się przeinterować i dodać każdy z tych wolnych losów jako JSON do tego, co wysyłamy do serwera. Ale to, na co chcemy tutaj zwrócić uwagę, to korzystam tutaj z javowego API, czyli to, co z tego javowego API dostanę z powrotem, ten kukso, on jest interoblem, ale jak, no javowym. Ten javowy API nie ma pojęcia o czymś takim jak map. Tak? Map to jest funkcja zdefiniowana na interoblu, ale skalowym. No więc jak pogodzić te dwa światy? Tak jak widzieliście, jak importowałem różne języki i feature'y, to tak samo mogę zaimportować collection Java Conversions. I nagle javowa kolekcja dostała metodę map. Okay? Czyli tak załatwiamy problemy, jeżeli gadamy z bibliotekami javowymi. Tam są te implicity, tak? Dokładnie. Tam są takie implicity, które z javowej listy robią skalową listę. Dobra? To by nam załatwiło findola, który teraz przechodzi. Musicie mi uwierzyć. Ok. I to też już przeszło. Ale nie przeszedł taki find one. Ok? Bo na razie zaimplementowaliśmy tylko takiego, co zwraca listę. No to jak to najlepiej zrobić? Tylko, że pamiętasz, to mówiliśmy, że zwracamy tego mailing owner. Więc było. W sygnaturze tutaj jest, że zwracamy tego option owner. Kurczę. Gdyby tylko list miał coś takiego jak head option. Ok. I gotowe. Czyli... Dobra, a tutaj wydaje mi się to, że to jest jakiś czeski film. Co nie, bo to być cool, a to nie wygląda, żeby to było cool. To nie się przekonuje. To znaczy na wyciągnięcie. To znaczy... Nie powiem zwyczajnie. Idea jest taka, nie znam się na tym. Idea jest taka, że to pisze Konrad raz, a potem cała firma pisze query, które są lepsze. Znaczy idea jest taka, ta biblioteka istnieje i ma wszystko gotowe, tak? Ale my robimy, to jest napisane. To jest już napisane. A my sobie tylko tłumaczymy, jak to działa za kulisami, więc... Ale jak masz jest dużo, jest dużo uproszczeń, tak? Nikt nie robi find one na find all, tak? Tylko robimy find one, prawdziwego. A czy tutaj prawdopodobnie odwrotnie, że to, że napisanie jednak tego nie jest? Nie. To jest krótkie. Okay. W szczególności jeśli twoje doświadczenie ze skalą to są 3 godziny. No okej, okay, ale to jest taką krótkie. Natomiast to, że to jest proste, to jest to, co ja mówiłem na pierwszym układzie. Znaczy, czy ciężkie rzeczy trzymamy w bibliotekach, to piszą ludzie, którzy się znają na ciężkich rzeczach, na przykład aktorzy, babce. To są ciężkie rzeczy, a programiści się tymi ciężkimi rzeczami nie muszą zajmować, tylko z nich korzystają. Ale sama część person, web, coś tam i fajnie, to jest prosta, tak? Myślę, że ciekawe jest zobaczenie, no, które to jest ciężkie. No, te ciężkie rzeczy. Nie mówię, że jest prosta. Mówię, jest nie do ogarnięcia. Tutaj ten test by nie przeszedł, ponieważ nasza osoba, którą myśmy znaleźli, tym fajnym, nazywa się Henry Hacker, tak? To jest Henry Hacker. To, co by tutaj skala test chciałem pokazać, jakby moc framework'a, to byłoby, że hacker, tak? Is not equal hacker, jest zaznaczone miejsce, gdzie mu się nie zgodziło. Pewnie to źle zaznaczyłem.
No. Ale bardzo, bardzo dobry framework jest testowy i bardzo wizualnie pokazuje nam te błędy. Być może, jeżeli jesteście przyzwyczajeni, że w IDE odpalacie testy, to w skali jednak częściej odpala się to w konsoli, bo naprawdę output jest bardzo ładny. No i takie ładne zielone, czerwone widzieliśmy. Także to nie było tyle. Tak, jeżeli chcecie, można skala test specs uruchamiać faktycznie z IntelliJ-a, z Eclipse'a. Także da się, jeżeli ktoś bardzo lubi IDE, ale moim zdaniem łatwiej jest mieć trzymać właśnie biegający w kółko test. Być może jeszcze przejdzie. Tymczasem wrócimy do prezentacji. Tu jest troszkę linków. Jeżeli byście chcieli nauczyć skali, to na dokumentację oczywiście. Skala to są takie proste ćwiczenia. Takie bardzo proste. Takie naprawdę wchodzimy łagodnie w tę skalę.